Dziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, 5 marca 2024 roku. Słońce wzejdzie o 6.20, zajdzie o 17.31. Imieniny obchodzą Olivia, Adrian i Fryderyk. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień doceniania. Motto to na dziś. Prawdziwie żyć to najrzadsza rzecz na świecie. Większość ludzi jedynie egzystuje. Oscar Wilde. 265 wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy. Wiele ludzi ma plany, ma marzenia, ma cele, ale nigdy nie robi najmniejszego kroku, żeby którykolwiek z celów, jakiekolwiek z marzeń było obecne w ich życiu. Fizycznie, namacalnie, żeby się zamanifestowało. Bo jeżeli chcą to zrobić, jeżeli robią pierwszy krok, podnoszą nogę nawet do tego, aby ruszyć w ten proces, za chwilę ich przekonania, ich twierdzenia, ich wyobrażenia banują wszystko to, co przed nimi. Tę całą piękną drogę, tę całą piękną przygodę, która może wydarzyć się w momencie, kiedy oni będą szli. Do tych spełnień. Nie ma znac żadnego znaczenia, czego te spełnienia dotyczą. Czy miłości, czy pracy, czy podróży, czy napisania książki, czy wybudowania domu, kupna auta i szeregu innych rzeczy, do których ludzie lgną, do których ludzie chcą iść, ale z jakiegoś powodu nie wyruszają. No właśnie, dlaczego? Przez całe lata nabudowali w swoich głowach przekonań, nie swoich, wyobrażeń, również nie swoich. One gdzieś tam do nich trafiły z zewnątrz. Od mamy, od taty, od rodziców, od szkoły, od nauczycieli, od znajomych, od kogoś, komu nie wyszło i tak dalej. I oni przyjęli te twierdzenia, przyjęli te wyobrażenia, filtrują przez nie swoją rzeczywistość. A co by było, zastanów się dziś, bardzo cię proszę, co by było. Kiedy właśnie dziś, 5 marca roku 2024, ktoś dał ci gwarancję, że wszystko to, o czym marzysz, wszystko to, czego pragniesz, spełniłoby się w twoim życiu, że się spełni bez, żadnego, bez żadnych warunków, bez żadnych uwarunkowań, bez żadnych nakazów, zakazów. Jakbyś miała albo miał pewność, że wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje cele, wszystkie Twoje plany, wszystkie Twoje chciejstwa w dobrym tego słowa znaczeniu odpalą w Twoim życiu. Będą. Otrzymasz je, zdobędziesz w momencie, kiedy wyruszysz w proces. I jest pewne, że jeżeli w ten proces ruszysz, one się zmaterializują, odpalą. Zastanów się, jakbyś wtedy żyła. Jak byś wtedy żył, co byś robił albo co byś robiła i jakbyś się czuł albo jakbyś się czuła, kiedybyś miała pewność, kiedy byś miał pewność, że te wszystkie odkładane na potem nowe samochody, lepsze kondycje, fajniejsze prace, brak mobbingu, urwanie się z toksycznych relacji, wiecznie pełny portfel, możliwość. Realizacji się na takiej, a nie innej niwie, albo robienia wielu, dziesiątków różnych rzeczy, których do tej pory nie robiłaś. Jakbyś żyła, albo jakbyś żył, kiedy byś miała pewność, przekonanie, takie, takie, jak że woda jest mokra, którą jak odkręcasz kran, jak leci woda, to ona jest mokra i ty wiesz, że ona jest mokra. Kiedy ono by było takie, żebyś wiedziała albo wiedział. i Jakbyś wtedy żył. Co byś robił, jak byś się zachowywał, zachowywała, na co byś czekał albo na co byś czekała, jeżeli miałabyś albo miałbyś pewność, że te wszystkie Twoje cele, marzenia, plany będą obecne na 100% w Twoim życiu. Często zadaję to pytanie na szkoleniach NLP, jakbyście żyli, kiedy byście mieli takie przeświadczenie, taką wiedzę, taką pewność, że to wszystko odpali. I wtedy sala naprawdę ponosi. Fantazję, daleko gdzieś, naprawdę pod niebiosa, zaczynają ludzie z pełnym zapałem, zaangażowaniem opowiadać o tym, co by zrobili, kiedy by mieli pewność. I ja ten stan utrzymuję zawsze przez kwadrans albo dwa. Sala rozmawia, że zmieniłbym dom, zmieniłbym pracę, podróżowałbym, podróżowała. I potem zawsze zadaję pytanie, dlaczego tego nie robisz? I jest na sali zawsze cisza. Bo nie mam pewności. A skąd tę pewność masz wziąć, jeżeli nie ruszyłeś albo nie ruszyłaś w proces, żeby zrealizować jakikolwiek z celów, jakik, jakąkolwiek z wymyślonych przez ciebie sytuacji? Dlaczego? Że cię ktoś oceni, że ktoś cię poniży w jakiś sposób, że ci nie wyjdzie, że się nie uda, że nie masz na dziś dzień pieniędzy, że być może twoja sylwetka albo twój wygląd nie jest taki, Jaki chciałabyś, albo chciałbyś, żeby był, a ty, dzięki albo przez nią, zatrzymujesz się w miejscu. Co takiego jest? I wtedy sala zaczyna wstawać i mówić: No, ale i w 99% przypadków jest ale pieniądze, ale praca, ale ekonomia. Zauważ, że wszystko, co robisz w swoim życiu, w wielu przypadkach jest podporządkowane właśnie pieniądzom. I to jest super, bo z drugiej strony no jakby żyjemy w takim, a nie innym przelocie. My żyjemy w środowiskach wymiennych, że zarabiamy pieniądze, aby je wydawać, żeby kupować coś za nie, płacąc za usługi, za jakieś inne rzeczy. To, że zarabiamy tyle albo tyle jest wyłącznie naszą decyzją, no bo z drugiej strony tak Popatrzeć na to realnie. Nikt nie stoi z pistoletem i nie każe ci zostać w takiej, a nie innej pracy i pracować tam dotąd, dopóki nie padniesz. To są nasze wybory. I sala zawsze mówi, że w 99% przypadków jest to ekonomia. 1% jest to zdrowie albo umiejętności. No więc, jeśli przed osiąganiem twoich marzeń, celów, planów zatrzymuje cię ekonomia, brak pieniędzy, i nie możesz żyć tak, jak chcesz żyć, to zastanów się, czy to te marzenia są jakąś wielką, niewiadomą i niezdobywalne, czy może należy zacząć od samej podstawy, od naprawienia tego, co cię zatrzymuje. U moich kursantów w większości przypadków, tak jak ci powiedziałem, jest to ekonomia. U jeszcze u innych jest to wygląd zewnętrzny, sprawność fizyczna, Albo bariery językowe, ale zauważ, że jeżeli rozmawiamy o ekonomii, o barierach językowych, albo o sprawności ciała, czyli w wyglądzie, ja nie mówię tutaj o chorobach, które gdzieś tam funkcjonują w niektórych, albo o uwarunkowaniach, że ktoś się urodził bez ręki albo bez nogi, to możesz zmienić te wszystkie uwarunkowania, które Cię trzymają teraz i nie pozwalają Ci. Dojść do tych marzeń, do tych spełnień, do tych wszystkich Twoich cudownych rzeczy, które robiłabyś albo robiłbyś w momencie, kiedy byś miała pewność, że one się udają albo wyjdą na 100%, że się zamanifestują. Więc dziś namawiam Cię do tego, abyś zdała albo zdał sobie sprawę, że wszystkie, to może większość Twoich marzeń jest realna, oczywiście jeśli postawiłeś się. Je Albo postawiła się w realnym kontekście, no bo jeśli wymyśliłaś dziś, że polecisz na Marsa, no to raczej marne szanse, jak mawiają Francuzi. Albo że będziesz, nie wiem, uprawiała, albo uprawiał skok na głowę z wieży Eiffla, kiedy, żeby ci się nic nie stało, to raczej też nie jest zbyt. Dobrze rokującym marzeniem, ale wszystko to, co jest w zasięgu Twoich możliwości, czyli w zasięgu Twojej percepcji, postrzegania, wykonania, I jeżeli cię utrzymuje ekonomia albo ciało albo jakaś bariera językowa, to zdaj sobie sprawę, że to nie jest żadna bariera, że już dziś możesz zacząć tak żyć, żeby mieć pewność, że te Twoje marzenia, cele, plany się spełnią. Jeżeli wykonasz pierwszy krok ku temu, żeby wyeliminować barierę językową, żeby zawalczyć o lepsze zarobki, lepszą ekonomię, żeby zacząć pracować ze swoim ciałem i spełnić szereg innych wariantów albo wdrożeń, które pozwolą ci do tych marzeń dojść. One cały czas są realne, one cały czas czekają na ciebie, ale ty nie masz pewności, że one... Odpalą, że one się udają. Ale jak przeramujesz to wszystko, że zaczniesz naprawiać ekonomię, zaczniesz naprawiać ciało, barierę językową i wszystkie te rzeczy, które cię utrzymują teraz w miejscu, no to jak się nad tym dogłębnie zastanowisz, to masz pewność, że te twoje cele, marzone plany się udają, że one się zmanifestują, że one się tutaj w końcu odpalą w twojej przestrzeni. No bo powiedz, jeśli. Masz taką pewność, i ekonomia stanowi teraz przeszkodę, a ty za chwilę tę ekonomię ogarniesz, no to co stanie na przeszkodzie nowego? Jeżeli twoje ciało nie pomaga ci, jego sprawność fizyczna nie pozwala ci na jakieś tam ruchy, to jeżeli popracujesz z ciałem na siłowni, biegając, ćwicząc, utrzymując konkretną dietę, no to ta bariera znika. Jeżeli barierą jest język, to dokładnie to samo. I takich barier, które stają przed tobą, idę o zakład, że jesteś w stanie wyeliminować wiele, bo ja ich nie znam. Oczywiście powiesz mi teraz, kurde, łysy, co ty gadasz, tam? Mąż, mąż jest taki, a nie inny, żona jest taka, kredyt mamy. W ogóle co ty, podróżować po świecie będę mogła, albo mógł, jak spłacę kredyt, a to ma 50 lat jeszcze przede mną. No nie. Bo... Nie patrz na to, co jest w perspektywie 20-50 lat. Zajmij się usuwaniem pierwszego kamienia na swojej drodze. To tak jak skopaniem tunelu przez górników. Oni nie zastanawiają się, co się wydarzy za półtora kilometra. Oni mają na dziś taki cel, żeby zdjąć pierwszych pięć wielkich głazów sprzed świdra, który będzie tam kręcił dziurę w ziemi. I dokładnie tak jak ty, ale mają pewność. Że jeżeli to zrobią, to będą o krok dalej, i że ten świder będzie drążył ziemię dalej i dalej i dalej. I będą za każdym razem natrafiać na różne przeszkody, które będą eliminować, ale mają pewność, że prędzej czy później ten tunel zostanie przez nich wywiercony. Rozumiesz? Albo to tak jak budowniczy rozpoczyna budowanie domu. No to przyjeżdża na pustą działkę, na której nie ma domu, na której nie ma. Przyłączy energetycznych, na których nie ma przyłączy wodnych, nie ma, nie ma nic, jest pusta działka. Ale on ma pewność, że jak geodeta wytyczy, gdzie ma być umiejscowiony budynek, jak zedrą pierwszą warstwę darni, jak naznaczą, gdzie ma być wykopany fundament, proces. Rozumiesz? On ma pewność, że jego marzenie, jakim jest dom, stanie. Bo on jest w procesie, on to robi. Oczywiście wiele rzeczy pojawi się podczas tego budowania, a to nie, wiozą do, nie dowiozą cementu, a to ktoś nie przyjdzie, a to coś się nie uda. Życiówka, ale budownicze, stając na placu budowy i mając zasób w perspektywie swoich umiejętności i wiedzy, jak dany dom budować, staje i wie, że Rozpoczynając proces, doprowadzi go do końca, jeżeli będzie robił to zgodnie ze sztuką. Ma pewność, może żyć, że jego marzenie się zamanifestuje. Dziś, 5 marca, odpowiedz sobie na te pytania: co możesz wyeliminować ze swojej przestrzeni pierwszego, co ci w jakikolwiek sposób przeszkadza w tym, aby zdobyć, osiągnąć mieć. I następnie odpowiedz sobie na kolejne pytanie. I jak możesz zacząć żyć, kiedy masz pewność, że te twoje marzenia na pewno się zamanifestują, ale jeśli ty ruszysz w proces, jeśli dasz sobie przyzwolenie na to, żeby one miały szansę się zamanifestować w twojej przestrzeni. Bo zamykasz sobie szansę w momencie, kiedy stwierdzasz coś definitywnie, że się do czegoś nie nadajesz, czegoś nie możesz, coś nie wyjdzie, coś się nie uda. To są takie słowa klucze, zamykające w złym tego słowa znaczeniu, przestrzeń do tego, co się wydarzy za chwilę. Ale jeżeli jak będziesz, jak górnik albo budowniczy, który wie, że jeden ma wydrążyć tunel, drugi wybudować dom, ale że dojście do tego marzenia, do realizacji, czy tunelu, czy domu, jest procesem, jest usunięciem kamieni, zerwaniem darni, wytyczeniem tego wszystkiego, to wiedz, że to wszystko, o czym marzysz, jest realne, jest możliwe w Twoim przypadku. Tylko nigdy nie zamykaj sobie drogi przez to, że nie pozwalasz na to, aby ruszać w te proces. Życzę Ci samych spełnień, życzę Ci odnajdywania wszystkich tych elementów, które konieczne są do tego, aby ze swojej drogi usuwać kolejne przeszkody, które stoją w Twojej głowie. W swoim otoczeniu, na drodze do tych wszystkich pięknych, cudownych rzeczy, które wymyśliłaś albo wymyśliłeś. Naprawdę to jest możliwe. Kawowiczom z bajkowi.com Mediteusz dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie za co jesteście cudowni i tak będę czynił to do końca podcastu albo mojego, albo waszego. Uwaga, dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki Mediteuszki i Mediteusze, w czwartek, w ten czwartek o godzinie 18.30 to jest 7 marca anno domini 2024 roku jedyny specjalny live na żywo. Naszym gościem, a raczej nie gościem, bo stałym bywaltem centrum sterowania wszechświatem będzie Jarek Guc. Będzie na będzie ratyński, będę ja. I będzie coś o czym marzyliśmy przez wiele wiele Miesięcy, aby móc z Wami porozmawiać na żywo. No bo to, że piszecie maile, to, że jest, widzimy się na algorytmach sukcesu, widzimy się na jakichś innych naszych aktywnościach, to jedno. Ale jest wielu, z którymi chcemy porozmawiać i Wy też chcecie z nami porozmawiać, bo często piszecie, kurczę, gdzie mogę zadzwonić, żeby pogadać. To teraz zrobimy sztuczkę z kulą. Z Centrum Starowania Wszechświatem, 7 o 18.30 wystartuje specjalny live. Live na który będzie można zadzwonić czy WhatsAppem, czy za pomocą telefonu komórkowego i ze wszystkimi mediteuszkami, mediteuszami, fanami, fankami Jarka guca, jak lepiej życiowcami, fanami ratyńskich, nadratyńskiej ratyńskiego, będzie można po prostu się szczepić i pogadać, żeby my będziemy w studiu, wy będziecie u siebie w domach, wszyscy będą słyszeli, będzie ciekawie. Mamy bardzo dużo ciekawości dla was. Takich jak kody rabatowe na Feniksa, takich jak książki, takich jak opowieści o tym, co będzie na algorytmach i naprawdę wiele innych ciekawości, których nie sposób wymienić w tak krótkim podcaście. 7 marca, 18.30, Centrum Sterowania Wszechświatem na kanałach Jak Lepiej Żyć, Mediteusz i na kanale Jarka Głuca. Będziemy tam i będziemy transmitować, będziemy rozmawiać, będziemy wspominać, będziemy zapraszać i będziemy robić wszystkie te ciekawe rzeczy. Przebudzenie Feniksa już niebawem 16-17 marca roku bieżącego. O nałogach, czyli o tych wszystkich zmorach, które nas dojeżdżają, i jak je rozpoznać, i co i tak dalej znajdziecie w opisie przebudzeniefenixa.pl warsztat online z Michałem Mokryszem Ratyńską-ratyńskim i ze mną. Algorytmy sukcesu naprawdę, o topnieje ten kalendarz. 20-21 kwietnia 2024 roku, tym razem w hotelu Leonard w Wieliczce, tam się widzimy i tam będzie naprawdę ciekawie. A wszyscy ci, którzy jak kupią sobie algorytmy sukcesu albo przebudzenie Fenixa, to mogą sobie skorzystać z jedno albo na drugie na kod. Także to takie szachy są. Ale żeby dostać ten kod, trzeba pisać. Cześć, małpa mediteusz.pl i trzeba być posiadaczem albo algorytmów, albo przebudzenia Feniksa. Nie ma znaczenia, czy algorytmów tych, które były, czy tych, które będą. Ważne, żeby je mieć. Tymczasem kłaniam się nisko do samej ziemi, co złego to nie ja. Jaram się już na ten czwartek. Naprawdę. Tymczasem do usłyszenia jutro o 6 rano. Cześć. Codziennik motywacyjny, poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Thank you